Mane uczy jak strzelać z fałsza, a Górnik rozsiada się na fotelu lidera. Problemy mistrza dzięki takiej podcince Imaza i Jagiellonia lepsza od Legii. A Raków w równie efektowny sposób poradził sobie z Lechią. Krzysztof Marczyk, zapraszam na top momenty drugiej kolejki Ekstraklasy. Z każdego meczu bierzemy po jednej akcji. Chwila na zostawienie subskrypcji i zaczynamy. Po 24 latach kibice w Mielcu doczekali się Ekstraklasy, a było na co czekać. To 47 minuta i Alassana Manek, co za gol Gambijczyka! Maniek, jak nazywają go koledzy z Górnika, ustalił wynik na 2-0. Wcześniej do siatki trafił Paweł Bochniewicz, a asystował mu Bartosz Nowak, który latem trafił do Górnika właśnie ze Stali. Przenosimy się do Warszawy, a tam Martin Pospisil, kapitalne prostopadłe podanie. Jesus Imaz wygrywa pojedynek biegowy z Remim, Imaz czy Artur Boruc, ależ podcinka Hiszpana i Jagiellonia na dwubramkowym prowadzeniu. Z takich podcinek w Białymstoku znany był Tomasz Frankowski. Za jego czasów Jaga też potrafiła ograć Legię przy Łazienkowskiej. W sobotę skończyło się na 2-1 po honorowym trafieniu Tomasza Pekharta. W Gdańsku skutecznością błysnął Władysław Zgutkowski, z który ustrzelił dublet, ale to nie on był najjaśniejszą gwiazdą spotkania z Lechią. Bartl, dośrodkowanie, cebula, ależ uderzenie, fantastyczne trafienie nożycami. Najlepszy bramkarz poprzedniego sezonu Duszan Kucjak był bezradny. Tego dnia piłkarze Rakowa nie dali mu taryfy ulgowej. Wynik to 3-1. Przy bułgarskiej zaskakująco trudne warunki Lechowi postawiła Wisła Płock, ale od czego kolejusz ma wychowanków? Jakub Oder, długa piłka, Jakub Kamiński, idealny lob nad bramkarzem nawciarzy Krzysztofem Kamińskim i Lech na prowadzeniu. 18-latek 10 minut wcześniej wszedł na boisko i mógł zostać bohaterem Lecha, jednak dwa karne dały nawciarzom cenny remis 2-2. W Krakowie jak ryba w wodzie czuł się Robert Pich. To 75. minuta, Mateusz Praszelik idealnie na wolne pole, Pich mi Alisa i zdobywa swoją drugą bramkę w tym meczu. A Praszelik notuje już drugą asystę w sezonie. Bardzo dobry transfer z Legii. Dwie asysty w pierwszej kolejce zanotował Damian Bochar. Słoweniec potrafi też jednak strzelać. Końcówka meczu z Wartą na tablicy 0-0 i gol w drugim meczu z rzędu. Zagłębie wyrywa 3 punkty w samej końcówce. Dzięki temu obok Śląska i Górnika Miedziowi mają komplet zwycięstw. Krzysztof Bredę trenerskiego fachu uczył się m.in. pod okiem Michała Probierza, którego był asystentem przez 4 lata. W końcu nadarzyła się okazja, aby zmierzyć się na boisku. Podbeskidzie z Krakowią dały niezły spektakl, który zwieńczył Tomasz Westenicki. Wynik 2-2, więc na pytanie, czy uczeń Bredę przerósł mistrza Probierza, będziemy musieli odpowiedzieć następnym razem. Na koniec wędrujemy do Gliwic, gdzie spełniło się stare piłkarskie porzekadło o niewykorzystanych okazjach. Tych parę zmarnował Jakub Świerczok, co w drugiej połowie zemściło się w postaci bramki Aleksandra Gorgonia. Warto też odnotować, że to już czwarty mecz z Piastem, w którym Dante Stipica nie dał się pokonać. W tabeli na czele Górnik Zabrze. Tyle samo punktów mają też Śląsk i Zagłębie. Na pierwsze punkty wciąż czeka Warta Poznań i Piast Gliwice. Trzecia kolejka startuje 11 września w Białymstoku. Hitem sobotni mecz Śląska z Lechem. W niedzielę formę lidera z Zabrza przetestuje Lechia. Tym razem gramy też w poniedziałek. Kończymy spotkaniem Rakowa z Zagłębiem.